Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie, tu Magda. Dziś chciałabym Ci pokazać przepis na zielony sok, który fantastycznie nadaje się do usuwania toksyn z organizmu, jak i wspomaga układ pokarmowy i pracę jelit. Do tego soku będziesz potrzebował szpinak, około 2 garście szpinaku, oczywiście tutaj wszystko jest uprzednio umyte. Szpinak zawiera witaminę K, C, E, jak również żelazo. Następnie 3 łodygi selera naciowego. Świetnie nawadnia. Jedno jabłko. Jabłko wzmacnia odporność i wspiera również wątrobę. Sok z połowy cytryny wzmacnia odporność i pomaga w detoksykacji wątroby. Kawałek ogórka świeżego. Ja tutaj mam dosłownie kawałeczek, ale zwykle daję około pół ogórka. Więcej akurat nie miałam dziś w domu. Ogórek świetne źródło elektrolitów i również fantastycznie nawadnia. Będziemy również potrzebować jedną miarkę Primvitalu układu pokarmowego, który wspiera układ pokarmowy i pracę jelit. Potrzebna będzie Ci również wyciskarka lub sokowirówka. Ja akurat będę używać wyciskarki, ale kiedyś przez wiele, wiele lat używałam sokowirówki i też robiłam takie zielone soki. I zaczynamy. Do wyciskarki wrzucam wszystkie warzywa i jabłko. Zostawiam tylko cytrynę i Primvital układ pokarmowy na sam koniec, gdyż to dodam już po wyciśnięciu soku z pozostałych warzyw. Również wrzucając je do wyciskarki, wrzucam na przemian takie warzywa twarde, tak jak na przykład tutaj seler naciowy i później szpinak, aby jedno właściwie popychało drugie. Także sok już jest z warzyw wyciśnięty, teraz dodaję sok z cytryny. Cytryny nie przepuszczam przez sokowirówkę czy przez wyciskarkę. I ostatnim już krokiem będzie dodanie jednej miarki Primvitalu układu pokarmowego. Teraz to wszystko mogę wymieszać. Następnie przelewam do szklanki. Chyba nie zdziwię nikogo, gdy powiem, że w takiej szklaneczce jest samo zdrowie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Primvitalu układu pokarmowego, kliknij przycisk na ekranie. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.